Hello. Hello, hi. Cześć. Hi, Jonathan. Nice to meet you too. Cześć. Hi. How was the trip? Long, but finally we made it. He's a good driver, so everything's good. Thanks. So, Jonathan, hi. Nice to meet you. Come on, we eat something. Okay. First perfect. Of all, yeah. And after you will check the room and we will go to physiotherapist because he's waiting for you. Okay. He has some guys now, but when you eat, we'll be ready. Okay. Perfect. Yeah. How is the load? Okay. Yeah, it looks good. Everything perfect. Thank you. Wydaje mi się, Makowaty, bo ona też z Polski jest niedaleko od Zabrza, także myślę, że szybciej się w to kręci jak inne obcokrajowe z takie złożenia. Także mamy jeszcze jednego zawodnika, doświadczonego zawodnika, też co może nam pomóc, mi się wydaje, też co może wspierać też młodych i pomagać, rozwijać i tak dalej. Doświadczoni też jeszcze będą mieli kogoś dodatkowo, co może organizować, także witamy, welcome i kontakt to jest wasz, żeby się jak najszybciej wkręcił, bo tak jak wiecie, nie mamy za dużo czasu, ale mi się wydaje, że mamy dobrą grupę, fajną grupę, otwartą grupę, także jak najszybciej to wpłynie jedno, że będziemy na pierwszy mecz przygotowani, wtedy jak najszybciej może nam też pomóc, ok? Także witamy serdecznie i rozpoczynamy dzisiaj dalej. Dopiero i co? Ostatni dzień treningowy rozpoczynamy. No, szybko to zleciało. Jeszcze trening, dwa mecze i do domu. No, jutro już taki dzień powiedzmy trochę inny, no bo rano też do grodziska. No, sporo roboty takiej organizacyjnej przede mną, przed kitmenem, przed fizjo. Sporo mamy tych przyrządów i pomocy, trzeba to wszystko spakować, a jednocześnie zadbać o to, żeby na meczu jeszcze wszystko było w najwyższej gotowości. No, cieszymy się, że etap idzie już ku końcowi, w miarę jesteśmy zdrowi i powoli jest ta chęć do meczu już ligowego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No i w niedzielę powrót w końcu do domu. Więcej energii, kierowca. No o to chodzi. No widzisz, wymagają uśmiechu. Myślę, że na uśmiech przyjdzie jeszcze czas, a na razie jeszcze skupiamy się na pracy i w niedzielę, tak jak mówisz, powrót do domu, potem dwa dni odpoczynku i wrócimy pełni energii i gotowi do pracy. Tak, żeby ten mikrocykl przed Krakowią poszedł po naszej myśli, po myśli trenera i żeby dobrze się przygotować do tego meczu. Tak jak powiedziałeś, ty dopiero odpoczniesz, jak się liga zacznie, co? No wiesz, dla mnie tak naprawdę odpoczynek to jest ciężkie stwierdzenie, ale jeśli można mówić o jakimś powiedzmy trochę większym luzie, no to myślę, że po pierwszych dwóch meczach, między drugim, trzecim już meczem może będzie już łatwiej. I wtedy już się będziesz więcej uśmiechać. No, jak wszyscy wiedzą, z uśmiechem u mnie nie jest tak łatwo i trochę inaczej przekazuję emocje, ale myślę, że drużyna pozwoli na to, żebym się cieszył. Seba, dawaj. W trójeczkę. Trójka? Mhm. Ale jak nie trafi, to nie nagrywaj. Uj. Taka stykowa. 6-3 prawie. Jeszcze raz. Też trójka? No, może być trójka. Teraz z drugiej strony. Do 3 razy sztuka. No. Można zaliczyć. Można zaliczyć. No. Wczoraj by było zaliczone tego. Wczoraj też mieli parę takich zaliczeń. Może być chyba, nie?
Mam. Oj, czubek. My też butaczy? Można działać, ja mam butaczy. Ja mam butaczy. A możemy grać do siebie mapy, czy nie? Tak, możecie grać. Jak nie zapłacamy mapy. Counter pressing. Come on, Red. One outside. Come on, Kevin. Tiki taka. 1, 2. Nice pressure. Zostają tylko najmocniejsze sztuki. That's good. Nice cocktail. Płakał, nie? Chyba co to się podziało? Co to się podziało? Wszystko w porządku. Będzie dobrze. Za dużo pije. Trener pisze do niego, to ty co, wątroba? A co, piłką dostałeś? Olo mnie poczęstował. Bramkę sprzątnęli. A ja w drugą stronę, nie? Tak patrzę. A tam była bramka, ja strzelam, ty byłeś za bramką. Zobacz, ja tam bramkę znieśli. Ja byłem bramką. Co wy robicie? Tak, nie mogło. Polizaj, napierali. Tak. Złoty. Easy bramka. Nie, no chyba nie. Jak ocenisz DJ-a barmana? DJ-a? No. Chodzi o to? No. No fajny napój. Nadaje się. Fajnie pachnie. Fajnie smakuje. A działa? Nie wiem. Zobaczymy. Mógł klasnąć? Ja. No, chwilowe, tak? O Jezu. Dobra. Kulisy jak jedziemy do sklepu. O, co kupuje każdy zawodnik? Daktyle. Mieszanka studencka. No i ciuszka, nie? Żelki, wiesz. Ciuszka, co kupujemy w tym sklepie dzisiaj? Pełny wachlarz. Same węglowodany. Gdzie? Zrób skilla do kamery, stary. Mogę wywalić zdjęcie? Z kim gracie? Dobrym. O, z Robrym grają. Z czym? Jestem z średnio. Z strzałem. No. Ale tak jak mówiłeś, no nie dałem tylko twojego, tylko innego. Wyjaśnijcie sobie, panowie. Nie do końca. U nas na grupie wyszedł tylko mój. Ale to jest grupa wewnętrzna i to jeden nie dziennie, tak jeszcze. W dodatku jeden dziennie wychodzi twój strzał, nie? No właśnie. Ale... Tu idziemy. No, chciałeś tutaj raz, nie? Woda niech się uderzy. Pokażę jak się gra. Woder, pokażesz, nie? Co pokazać? Zaprezentujesz tutaj, jak się uderza dwa razy i ja pierwsza idziemy... trzymam kiw. No i potem idziemy na ten mały. Spala piweczkę, trzeba wziąć. O, jeszcze jest jedno. Pamiętasz, Alek, w tamtym roku? Nie, wygrałem wtedy. Proszę? Wygrałem wtedy. Minigolfa. Ale w minigolfa, a tu? No, tutaj nie da się grać, tylko dalej.
że ja pierwszy raz w ogóle trzymam. Dawaj. Dawaj, Wodi. Debiut. A czekaj, to jest się turą z tobą. To, nie? Kiamatur. Jakieś dajcie wskazówki, człowieku, co jakbyście... No podchodzisz, uginasz kolana i ładujesz. I tak trzymasz się? Tak. No. Ujjjjjj! No i poszło! Szczerze dobrze. Szczerze jest okej. Okay. Na pierwszym toku. To jest część amatora. Halo? Co? Delikatnie? Zaraz, zaraz. Po, dawaj. Po ile? Po dwie? Ja tylko raz spróbuję, wiesz? Ale huknij mocno. Ja poszło, da? Idzie. Czap. Patrz teraz, chłopie, tu było grane, w tamtym roku było grane, wiesz? Ty, patrz, tam tu cię poszło! Ale ryn, aż zabolało. Poszedł szczurek, to? Ale jak ja ci powiem, że na naszym poziomie to za, te, za ten jeden koszyczek piłek za 15 zł, to my możemy tu cały dzień grać. No, no dobrać, tutaj masz już 10. Dobry. Jest potencjał. Dobrą na dałeś. To, jest potencjał. Jeszcze tu ładujesz, czy idziemy tam? Idziemy już, bo tu nie ma co się przemęczać, jak za dobrze idzie, to nie ma co zmieniać. Raz. Ale okazuje się, że miał taki sam. Dawaj. Pyk. Jeden to jest. Masz. Dwa, takie same, no. No, zajebiście. Tylko poczekaj, trzeba was rozwalić. No, ale jak w tamtym roku byłeś najlepszy, nie? Wiecie, dwa razy. I raz środek tabeli i dwa razy. Wiecie. Tylko w tamtym roku trochę większa ekipa była do grania. No. Nie, nic ci zostali. W tamtym roku Wiśnia Szefa grała, ale no niestety. Młodzież górą. To się kameruje. Ale technika. Chyba się kameruje, tak, kameruje. Zobacz, ósemeczka? Tak. Pokaż, no. No blisko było. Czekaj. Raz, dwa, trzy. Uj, który chcesz być? Ostatni. No to jesteś młodszy, no to pierwszy. O kur... Patrz! Do bunkra! Nie! Oj, oj, oj. Marko. Jak ty to zrobisz teraz? Nie. Nie miało tak być. No. No nie. Solid. Bardzo solid. Trupy. Gracie? Idziemy na strzelnicę. No to. Dobra. O co gramy? Gracie na pieniądze? Możemy, jak chcesz. Dobra, dawaj wodę. O co jest w końcu? Może, może, no. Ale ile? Trzy? Trzy. Farce, od razu. To za pierwszy. A jaki numer jest tam ten przekręcony na końcu? Sześć. Dobra. Trzy za pierwszy. Patrz, patrz, patrz. Trzeci? Nie! Dzień dobry! Zeszłam. Co ty dałeś? Dawaj, Alek, zrobimy filmowe ujęcie. Białe easy, się palą. Dobra, teraz ty. No dawaj, Włody, jak już klęczę. Dobra, tak to trafi. Włody 4, tak? 4, no. Patrz, no nie no. Jest. Ale dałem ci asystę, szczerze. Dałeś mu straszną asystę. Szczerze, może wybiliśmy. Nie no, szczerze. Ja pierdolę. Co ty się podziałałeś? Jak lewy kij od razu. Ja pierdolę. Jeszcze raz mówię. Tiger Woods. Oj, 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 oj. Oj, chyba było słychać. Chyba było słychać, no. Ale dałem. Dawaj, co ja trzecia, idzie wasza druga. A, dałeś dobrze, ojej. Nie, dalej. Dobrze, dalej. Tak ja.
Tak, tak. 60 to też jeszcze jutro to. Siema, buenos dias. Senior Sierra. No nie, to może. Łukasz przyjechał. Może nie. Ty też ten? Jesteś przyzwyczajony do ekstraklasowej piłki, jak to u no, sobie to jest, wiesz. Nie, no nie moje gry. Nie, no, przyjechaliśmy, wiesz. Mamy tylko 3 sparingi, więc trzeba pograć i za chwilę liga. Nie ruszamy z tym, nie? Z poważnym graniem. Temperaturowo się już przestawiłeś? Tam podobny klimat ci powiem, tak? Że tak naprawdę mega podobnie, z tym, że zima była mega sroga, no i trochę dłużej, nie? I cały czas ciemno. Ja szedłem na trening na przykład, no to szedłem o 9 ciemno, pod balon, bo tam pod balonem na sztuce, wracałem z treningu 15, no to już znowu ciemno, nie? I tak wiesz. Przez 3 miesiące w ciemności, nie? Depresja. No ale nie. Ale nie, tak jak teraz. Jak teraz, no to normalnie to tam jest klimat tak jak tutaj, nie? Więc nie ma też tak. Wcale tak najgorzej nie ma. Można żyć jakoś. Ale w Polsce lepiej. No, trochę lepiej. Wiadomo, po polsku, tam po fińsku to ten język to co nie. Się nauczyłeś? To nie za bardzo, nie? Ja? No. Ja tam po angielsku i to bardzo, bardzo dobrze byłem zszokowany, bo wiesz, jak tak w Polsce to czasami spotykasz się z tym, że wiesz, że zawodnicy nie wszyscy tak potrafią, nie? A tam nie dość, że wszyscy, to jeszcze tak mega, mega dobrze, tak wiesz, i akcent i wszystko czysto, no, że rozumieją, szybko gadają, że te pierwsze miesiące miałem takie, że nie umiałem, nie wszystko rozumiałem, nie, bo musiałem też trochę ich posłuchać, jak oni tam gadają, nie? Ale właśnie no, cieszę się z tego, że to mi to też dało ten wyjazd, że się dużo nauczyłem też języka, nie? Że trochę tak podszkoliłem, potrafiłem się tak dogadać dosyć dobrze, więc oprócz tej sportowej strony też jakaś taka życiowa, nie? A po fińsku jakieś ciekawe słówka? Po fińsku moika to jest coś takiego ala dzień dobry, cześć, moika, kitos, dziękuję. Chyba, dobrze, chyba Paolo, dobra piłka. Tam wiesz, do mnie to cały czas tam chyba Paolo. Wiesz. No, ale... Ty Paolo. Ławka, nie wiem jak jest, a też powinien wiedzieć. Zaproś go. Erik, ja. No, jest, dobra. I kto gra jeszcze? Figo? Kilo kubica. Zapytam Figa, czekaj. Erik, to co ty też? Ten? Chińczyka będzie w nim grał? Żółty jestem w końcu. Nie mam. Dobra, zaprosi. Nie mam. No jesteś zaproszony, masz. Gdzie mam? Wejdź w wiadomości i da do ci wyskoczyć. Nie, w wiadomości. A co jest wiadomość? Kurde. Message. No tu masz. A Robert Dadak. Zagraj. Zagraj ten mecz. Play games. A gdzie ty byłeś na całej połowie? Nie. Przyszedłem jakoś w 10 minucie. No to i tak chyba byłeś najdłużej. Nie, to już byli. Tam musisz się zapytać. Po lewej stronie. Wszyscy, z którymi tam rozmawiałem, twierdzą, że na 15 minut przyszedł. Nie. Ja na pewno nie byłem jednym z pierwszych tutaj. O Alku to wiem, bo z Alkiem byłem przedtem. No tak, ale przyszedł akurat po mnie jeszcze. Ty co sądzisz o tym meczu? Podglądasz rywali z Ekstraklasy? No pewnie. Na razie piłkarskie szachy. I z pierwszej ligi też. No z pierwszej ligi. Z Rafim gadałeś? Nie, tylko się przywitałem w sumie. I się tak znaliście, czy...? No jak jeszcze byli bracia olsztyńscy, no to już trenowałem z pierwszą drużyną. Więc gdzieś tam się znamy. Później też kilka razy w rezerwach nawet graliśmy razem. Także znamy się, ale teraz nie pogadaliśmy w sumie. Tylko się przywitałem. No więc ty też grasz w Chińczyka? Nie, ja właśnie nie gram. Cholew to gra. Cholew cały czas leje wszystkich. Nawet obcych. No, dawaj. Siedzi w pokoju i tylko wezywa. Jerzyk ma takiego farta przy mnie, to mnie jedną przyjemność wyciąga drugiego. Cholew, ty tu rad udzielasz? Nie, ogólnie. Cholew to jest najsłabszy. Nie, jest najsłabszy. Są sprzeczne jakieś te. Może zainteresowany. Cholew, ja cię bronię, kurde. Widzisz, pierwszy raz chciałem cię bronić
wśród ludzi. Nie, no co? Coś tam gram w zasadzie. Dobra, piątkę muszę trafić. Czyli w tym masz większą żabę niż Daddy, czy nie? Nie, no mamy podobnie. W tym musimy przyznać, że jesteśmy dwoma żabami, bo jestem na minusie i Daddy też. No dobrze. Jakom ja jestem żabą, dlatego mówię, no. A to, to dupia. To dobrze, jak ten twój pionek się tak cofa całą planszę? Co? No i masz więcej tam w lewej bazie, tym lepiej. No i, i tak to wygląda właśnie. I dobra, później teraz... nimi wyjdziemy już lepiej. Nie, szczerze, teraz zaczynam grać tylko o to, żeby innym uprzykrać życie. Dobra, idziemy dalej obserwować. Czemu nie chcesz? Do Fantasy Ligi, nie? Czemu?